Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny letni vlog. Dzisiaj od rana wybieramy się do parku, nie będzie już żadnych basenów właśnie dzisiaj, tylko dzisiaj pójdziemy do parku. Jest tak około 24 stopni wydaje mi się teraz, a więc idealna pogoda, dlatego że tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, trochę nas te upały przejechały, a więc fajnie po prostu będzie wyjść do parku, żeby, no wiecie, pobawić się. A w drugiej części dnia zdecydowanie będzie trzeba zacząć się pakować. Muszę spakować przede wszystkim, wiecie, op, coś mi do oka wpadło. Muszę przygotować ręczniki, pościele, dlatego że tam pościeli i ręczników nie ma. To jest domek rodzinny naszej koleżanki, a więc tak naprawdę jak ktoś tam przyjeżdża, to zawsze wszyscy ze sobą zabierają i pościele i ręczniki. Później z powrotem je zabierają, żeby po prostu tego tam nie zostawiać, no bo tam nikt na co dzień nie mieszka, a więc bez sensu byłoby, wiecie, zostawiać brudne pościele. Ja sobie wybiorę je później tutaj w domu, a więc to muszę właśnie przygotować. Pościel na nasze łóżko dla dzieci, bo już wiemy jak to tam wygląda. Są, wiecie, dwa pokoje naprzeciwko dla nas i dla dzieci. Ręczniki cztery, jakieś tam plażowe, więc to bym chciała już sobie dzisiaj przygotować i mniej więcej już zacząć układać na biurku też jakieś tam ubrania, żeby jutro też, wiecie, nie było jakiegoś takiego speedu, że trzeba się szybciutko pakować. Na 3 dni to, wiecie, raz, dwa, trzy się tak naprawdę człowiek spakuje, tydzień wcześniej nie trzeba tego robić, mówię, dzisiaj tak trochę ogarnę sobie tylko, co tam bym chciała wziąć, a jutro wsadzę tak naprawdę wszystko w walizkę, torbę i będzie z głowy. Za dużo też bym nie chciała brać, a z drugiej strony z dziećmi nad morzem, no to trzeba wiedzieć, że tak naprawdę rano będą miały jedne ubrania, zmoczą się, pobrudzą, piach i tak dalej, po południu będą inne ubrania, a jak wieczorem będziemy gdzieś wychodzić czy coś, no to jeszcze kolejne inne ubrania, wiecie jak to jest, więc tak naprawdę trochę mimo wszystko dla dzieci tego muszę wziąć, a więc teraz już będziemy uciekać do parku, mamy godzinę 10:12, biorę wodę, przyjdziemy może do piekarni po drodze, żeby wziąć bagietkę i jakiegoś croissanta właśnie do tego parku i co? Zapraszam Was na kolejnego letniego vloga. Prawdziwe żyćko, część kolejna. Wczoraj przyniosłam w sypialni, ale właśnie przyniosłam już ostatnie pranie, które mi się tutaj wybrały. Tutaj mamy też nowe spodnie dla Aleksa, które mu kupiliśmy. 3 pary spodenek, bardzo fajnych, a więc od razu biorę je na wyjazd. Nawet mu nie dałam. I jeden t-shirt tutaj Melisy. A więc tak składam i od razu będę odkładała na bok to, co bierzemy ze sobą. Taki, słuchajcie, najmniej praktyczny aspekt tego wyjazdu to jest to, że w Normandii pogoda jest moim zdaniem bardzo nie do przewidzenia. Może być naprawdę bardzo, bardzo ciepło i wiecie, dzieci się mogą kąpać w ogóle bez problemu. A może być tak, że po prostu jak zacznie padać, to będzie padać. Ale ja i tak uwielbiam tamten klimat i to nie o to chodzi. Tylko, że właśnie trzeba spakować i krótkie spodenki i sukieneczki, ale również bluzy dresowe i spodnie na rano, bo rano zawsze jest chłodno. Wiecie, to nie jest Paryż jak u nas tutaj. To jest 3 godziny dalej, 300 km, a pogoda naprawdę bardzo, bardzo się zmienia, a więc wiecie, u nas o 6 rano czasami już może być 20 stopni, czy nie wiadomo ile, jest nie do wytrzymania, a tam właśnie te poranki są takie świeże, że tak powiem, a więc trzeba po prostu spakować trochę wszystkiego, ale to nie problem, na 3 dni tak naprawdę, wiecie, można wypchać samochód bez problemu i wtedy każdy będzie miał to, czego potrzebuje. Po południu jedziemy, słuchajcie, też do mojej mamy, dlatego że ja w mojej tej takiej klasycznej i prostej szafie nie mam ani jednej bluzy dresowej. Zdałam sobie sprawę, że mam tak naprawdę 2 stare bluzy dresowe teraz, które są po prostu uwalone farbą. I Agi nie ma w domu, dlatego że pojechała dzisiaj rano pociągiem do koleżanki. Wraca to pewnie w niedzielę wieczorem. A więc jadę zrobić sobie shopping wypożyczalnie w jej szafie i właśnie pożyczyć sobie jakieś 2 bluzy dresowe, bo Aga, powiem Wam szczerze, że ma, nie wiem, 15 bluz dresowych w absolutnie każdym możliwym kolorze, z każdej możliwej marki. Ona uwielbia bluzy dresowe, to jest, wiecie, jej taki styl. Ona bardzo, bardzo często właśnie chodzi w takich baggy, luźnych bluzach dresowych, a więc ja właśnie sobie coś pożyczę, a na mojej liście na pewno jest kupienie jakiejś takiej ładnej, eleganckiej bluzy dresowej. Niekoniecznie takiej, wiecie, wielkiej bagi, tylko coś takiego bardziej ładnego, eleganckiego. Nie jest to naprawdę proste, ale wiem, że właśnie
z dziećmi nad morze, to ja potrzebuję czegoś takiego typowo luźnego, żeby po plaży po prostu na siebie narzucić i czuć się, wiecie, ten comfy, a nie... Wiecie, to nie jest strefa mody. To jest weekend nad morzem rodzinny, a więc od Agi sobie pożyczymy jakąś bluzę. That I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me, and the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. C'est pour la plage. Oh, c'est cool comme tu sors de l'eau. Oh, regarde celui-là. Attends, mets-moi là-bas. Chwilę do Zemana kupić jakąś nową kolorowankę na podróż. Nowa, zawsze słuchajcie, na propsie. Ale nie zabawki, kolorowaneczkę jakąś. I Alex też coś sobie tam wybiera. Nowe właśnie, takie na podróż. Zostawiam już dzisiaj w samochodzie i wtedy będzie fun. Nie, kolor ja. Tutaj, chodź. Daj rączkę. Chodź, zobacz, tutaj. Pełno rzeczy tu jest, przeróżnych. Nie ma nic. Nie ma nic dla ciebie? Nie. No to poszukamy. Znaleźliśmy najsłodsze po prostu opakowanie na mydło na świecie. Mega cute, no przepiękne, cudowne. Cudowne. Weźmiemy jakiś żel pod prysznic na wyjazd, przyda się. Ej, Alex, zobacz, Alex. A jak Melissa to zobaczy, to szaleje. No, a więc tak. I czy to śpiewa? Nie. O, to śpiewa. O Boże, drogi. Chcę z dziećmi do akcji. Tak, kochanie? Oui, mais on prend pas ça aujourd'hui, ok? No. Tu peux regarder, mais on prend pas aujourd'hui. Wtedy Melissa chciała, ale chyba tak weźmiemy, bo Alex też bardzo lubi. Tutaj są takie za 99 centów, a tutaj jest takie wielkie za euro 30. Tak, tak, tak. Oui? Tak? La tien. Dobra, dzięki. C'est quoi ce genre de couleur? Co tam, Alex? Nie ma nic? Ma tête, elle est bizarre!
wyszliśmy ze sklepu, a dzieci malują kredą, a ja wzięłam naprawdę niedużo rzeczy, a więc wszystko wam pokażę. Słuchajcie, mamy jeden żel pod prysznic, drugi, trzeci, te dwa myślę, że na wyjazd i ten może do domu, chociaż zobaczę, czy miałam czegoś do przelewania, bo bez sensu brać takie duże żele, a powinnam mieć coś do przelewania. Następnie CIF by mi się skończył, a ja uwielbiam mieć w domu CIF. Po prostu idealny do wszystkiego tak naprawdę, a chciałabym łazienkę jeszcze umyć przed wyjazdem, jutro najlepiej. Później gąbeczki, bo też już się nam skończyły i nie mamy. Lisa dorwała tutaj taką szczotkę, bardzo, bardzo jej się spodobała, a więc no już powiedzieliśmy ok, niech ma tą szczotkę. I następnie dzieci wzięły sobie tutaj na wyjazd po właśnie dwie rzeczy do samochodu. Tutaj mamy, słuchajcie, do kolorowania naklejki, moim zdaniem coś naprawdę bardzo fajnego, dlatego że kolorujecie w środku, a później możecie to odkleić i przykleić gdziekolwiek chcecie, a więc moim zdaniem naprawdę super. Tutaj w tym były jeszcze cztery małe kredeczki, no ale oczywiście ja spakuję kredki, myli się jej, a więc to ona wybrała, ale myślę, że Aleksowi też może się to bardzo fajnie spodobać. Kolejną rzeczą jest to samo, a więc to są takie rysunki po prostu na czarnym, na takiej czarnej kartce, tutaj takim drewienkiem rysujecie. No na pewno będzie tego pełno w samochodzie, ale to nic, po prostu później mogę odkurzyć, ale też jest to fajne, dlatego że nie ma, o, chcę taki kolor kredki, chcę taki kolor kredki, ona wzięła mi czerwoną kredkę, ja akurat chciałam czerwoną kredkę, zawsze tak jest, tylko właśnie dzieci mają swoje, to jest takie sztywne, a więc fajnie, spokojnie można rysować, tak naprawdę wiecie, pełno kolorów, bo ta kartka jest w środku taka właśnie wielokolorowa, a nie trzeba do tego kredek. I Alex sobie, słuchajcie, wybrał tutaj taką książeczkę z angielskiego, bo będziemy, słuchajcie, właśnie troszeczkę zaczynać ten angielski, bo w szkole jest no tragedia, oni nie mają angielskiego tutaj w Francji, jest bardzo, bardzo długi czas, a więc coś takiego sobie wzięliśmy, żeby sobie takie rzeczy pozaczynać troszeczkę. Ta książka kosztowała 89 centów, a więc moim zdaniem to jest super, bo we Francji nawet o takie dobre, fajne książki do nauki języka angielskiego jest tragedia. Ciężko jest bardzo coś znaleźć, a więc ta wydawała mi się naprawdę bardzo, bardzo fajna i Alex właśnie stwierdził, że bierze sobie na drogę, a więc to zaraz odpakuję, już przygotuję i zaniosę do samochodu. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a trzeci dzień rzędu gramy. Dobrze, że ta plansza ma, wiecie, odwrotną, no po prostu jest odwrotna, a więc przedwczoraj graliśmy w to, wczoraj pod tą spod spodu i dzisiaj w tą, bo Aleks uwielbia tą grę, a więc tak też gramy. Trzeci dzień z rzędu.